Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, witam Was w szkole, znowu z naszej klasy, której zazwyczaj się uczymy. No i oczywiście z naszymi uczniami wiernymi, którzy oni nigdy nie chorują, trzeba powiedzieć. No, tacy są właśnie. No to nie tak jak z nami jest, ale no tak czasem bywa. Pomódlmy się właśnie na początku o ustanie pandemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, niejako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dzisiaj sobie powiemy właśnie o 34. niedzieli w roku kościelnym. To jest niedziela, którą przeżywamy jako niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. No, powiemy sobie jeszcze, zobaczymy za chwilę, jak króla sobie wyobrażamy, ale tutaj widzimy króla zupełnie innego. Bo tak Pan Jezus wyglądał, jakby wyśmiewano go jako króla. Witaj, król żydowski, pozdrawiano go, gdy miał koronę z ciernia na głowie, gdy miał berło z trzciny i płaszcz szkarłatny narzucony na plecy Pana Jezusa i żołnierze go wyśmiewali, że to jest król. Takiego króla znamy. No i to jest obraz brata Alberta Chmielowskiego, jak pamiętacie, może ecce homo, czyli oto człowiek, oto człowiek. Czyli król to człowiek właśnie. Tu jeżeli mówimy o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, to mówimy, że człowieczeństwo Pan Jezus podniósł do godności właśnie taki wielki, jak królewski byśmy myśleli sobie. Sama uroczystość Chrystusa Króla została wprowadzona przez tegoż papieża, to jest papież Pius XI, to jest błąd, bo powinien być Pius XI, a jest XII. Pius to znaczy po łacinie pobożny. I on wprowadził to święto w 1925 roku. I ono jest obchodzone w kościele między 20 a 26 listopada, czyli w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Pomyślimy sobie, że rok kościelny kończy się w listopadzie, a rok normalny kończy się w 31 grudnia. Tak dziwnie. To jest tak jak z rokiem szkolnym. Rok szkolny też się kończy w czerwcu. I nowy rok szkolny zaczyna się we wrześniu. No i nikogo to nie dziwi. Tak samo rok kościelny trochę inaczej się zaczyna. Czasem my potrafimy sobie Chrystusa Króla właśnie tak wyobrazić. A więc widzimy wizerunek serca Pana Jezusa, ale ten wizerunek jest wzbogacony o to, że Jezus jest w koronie, Jezus ma perło i Jezus błogosławi. Tak jak w obrazie miłosierdzia Bożego. Inny obraz przedstawia właśnie Jezusa, którego aniołowie, nad którego głową aniołowie trzymają koronę, który trzyma kulę ziemską, czyli opiekuje się tą kulą ziemską, na której właśnie promienie trafiają, no i ma berło w ręku. Jeszcze inaczej wygląda Chrystus Król właśnie na tronie, ale też widzicie, trzyma kulę ziemską, ma berło i koronę i jest pięknie po królewsku ubrany. My w Polsce mamy nawet taką figurę Chrystusa Króla, niektórym się podoba, niektórym nie. No ale jest taka figura Chrystusa Króla, w Świebodzinie ona stoi. W Świebodzinie. Trochę ona podobna jest do figury Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Widzicie, tutaj na górze stoi, a na dole pod tą górą jest Rio de Janeiro. Taka wielka figura Chrystusa Zbawiciela. O, tutaj wygląda w ten sposób. No i moi drodzy, właśnie posłuchajmy Ewangelii, która jest na niedzielę Chrystusa Króla w tym roku przewidziana. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem, przyjęliśmy Cię? Lub nagim, lub przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Pani, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na rękę wieczną, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ta piękna Ewangelia, która mówi o końcu świata, tak naprawdę o sądzie. I taki krótki filmik zobaczmy, który do tego się trochę odnosi. I zobaczcie, gdzie się kończy piekło na ziemi, a gdzie się zaczyna niebo. Ciekawy jest to filmik. Człowiek niszczy człowieka, a niebo zaczyna się tam, gdzie pomaga człowiekowi. Jak widzieliśmy, człowiek, gdy sam się chce karmić, taką wielką łyżką nie da rady. Ale gdy karmi drugiego, to ten ktoś nakarmi jego. I wtedy spełniają się te słowa Ewangelii. Czyli właśnie zmieniamy piekło w niebo. Tylko trzeba otworzyć się na drugiego człowieka. I to jest najkrótszy komentarz do tej Ewangelii. A tu, moi drodzy, oczywiście mamy obraz Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Widzimy berło, widzimy koronę, widzimy kulę ziemską. No i oczywiście Jezusa Chrystusa. A tu fragment piosenki: Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. I tu mamy, moi drodzy, dwie kolorowanki. Powiem szczerze, mi nie wyszło pokolorowanie ich. Jakieś te kolory są za jaskrawe. O, jeden obrazek i drugi. No właśnie, takie, jakie powinny być chyba bardziej stonowane. Ale wy może namalujecie, narysujecie lepiej. Albo jak wydrukujecie te obrazki, albo w Paincie. No i oczywiście tutaj niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Można to uzupełnić. Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. I z kodem
Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam. Tu jedno Chrystus musiałem pominąć, bo by się nam ten kot nie zmienił. No i oczywiście, moi drodzy, mamy, prawda, o, zobaczcie, nasze puzzle i proszę bardzo, pięknie ułożone. A na końcu zaśpiewajmy piosenkę Król nam Chryste, zawsze i wszędzie. Syna i Ducha Świętego. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy. Żegnam Was ja i nasi milusińscy, proszę bardzo. Uważnie słuchają, żeby każdy z nas tak uważnie słuchał, jak tutaj oni. Do zobaczenia!